Witam w prezentacji i montażu 91 numeru Stara 266 od Hachette. W tym numerze otrzymujemy tunel środkowy, pokrywę silnika, skrzynię serwisową, górę skrzyni serwisowej, uchwyt skrzyni serwisowej, prawy zawias pokrywy, prawy i lewy zawias tunelu, pedał sprzęgła, pedał hamulca, dźwignia dyferencjału środkowego, dźwignia skrzyni biegów i dźwignia dyferencjału tylnego, hamulec ręczny, dwa stworznie metalowe, płytę hamulca ręcznego, osłonę dźwigni, pedał przepustnicy i śrubki.
tym numerze do podłóg kabiny został przymocowany tunel środkowy, dźwignie, pedały i skrzynka serwisowa. Po montażu części z 91 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami, kierunkowskazami i diodami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem logo Stara, przedni zderzak, dwa uchwyty, łańcuch z hakiem, lewy i prawy panel podnóżkę z klaksonem, filtr powietrza, stelaż koła zapasowego, kontroler, klatkę na kanistry, dwa kanistry, głośnik, deskę rozdzielczą, tester, lewą i prawą podłogę kabiny z błotnikami, tunelem środkowym, skrzynką serwisową, dźwigniami, pedałami, przednią i tylną część ramy z przednim i tylnym zawieszeniem, sześcioma kołami, trzy mosty napędowe, przednią belkę poprzeczną zbiornikiem wody, skrzynkę rozdzielczą z mostami napędowymi, płytki przekazujące, silnik, kolumnę kierownicy z kierownicą, dwie ramy nośne zbiorników paliwa, zbiornikami paliwa, płytką drukowaną, pojemnikiem na baterie, zbiornik powietrza, wyciągarkę z liną silnikiem, belkę ze światłami, tablicą, hakiem, rurę wydechową z tłumikiem i oponę koła zapasowego. Numer 91. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części, ich spis, instrukcję montażu, i pokazaną kabinę z zamontowanym środkowym tunelem. Multicar. Historia. Multicar jest niemieckim producentem samochodów użytkowych, a jego siedziba mieści się w Wattenhausen w Turyngii. Produkowane od połowy lat 50. XX wieku, popularne samochody Multicar doskonale sprawdzały się i sprawdzają do dziś na wszelkiego rodzaju budowach czy jako pojazdy transportowe. Z historii firmy. Początki firmy sięgają 1920 roku, kiedy to inżynier Arthur Ade Wattenhausen w okolicach Erfurt w Turyngii rozpoczął produkcję ciągników i sprzętu rolniczego. Od nazwiska właściciela firmy nazwano Ade Werke. Marka rozkwitła po zakończeniu II wojny światowej, gdy wschodnie Niemcy znalazły się w sowieckiej strefie okupacyjnej, w realiach RRD. Po zakończeniu II wojny światowej w 1946 roku fabryka pod nazwą Getebau Wattenhausen wznowiła produkcję rozmaitego sprzętu i narzędzi. W 1949 roku z sowieckiej strefy okupacyjnej utworzono Niemiecką Republikę Demokratyczną, NRD. Fabryka została znacjonalizowana, a jej założyciel Arthur Ade zbiegł do Niemiec Zachodnich, NRF. Multicar 21. W połowie lat 50. XX wieku Sowieci zgodzili się na produkcję tzw. wózków transportowych typu DK-2003, które były doceniane w pracach przewozowych, np. w transporcie wewnątrzzakładowym. Następcą tych wózków były pojazdy oznaczone jako Multicar 21, który w sprzedaży pojawił się pod koniec 1959 roku. Liczba 21 informowała o ładowności pojazdu 2 tony i numerze serii. Multicar 21 nie miał kabiny, ale stojący z przodu pojazdu kierowca był osłonięty przezroczystą ścianą. Dodatkowo wprowadzono izolację głośności silnika przez zastosowanie tłumika szmerów do lotowego powietrza, a nad napędową osią tylną zamontowano obciążnik, by zwiększyć nacisk tylnych kół na podłoże. Silnik umiejscowiono tuż za kierowcą. Pojazd był produkowany w trzech odmianach nadwoziowych, określanych jako typy P, D i M. Wersja P miała stałą drewnianą skrzynię ładunkową, typ D skrzynię trójstronnego wywrotu do przewozu materiałów sypkich, a typ M skrzynię wywrotu do tyłu do przewozu materiałów sypkich.
Typ P wyposażono w obciążnik tylnej osi o masie 150 kg, typ D i M natomiast o masie 100 kg. Multicar 22. W 1964 roku do oferty wschodnio-niemieckiej fabryki wprowadzono zmodernizowany Multicar 22. Miał on jednoosobową, przeznaczoną tylko dla kierowcy, przeszkloną kabinę i zmodernizowaną przednią część nadwozia. Zamiast jednocylindrowego silnika wprowadzono motor wysokoprężny dwucylindrowy o pojemności 800 cm3 i mocy 12 koni mechanicznych. Ten model produkowano przez 10 lat. Powstało około 42 tysiące egzemplarzy, równolegle z modelem 22 w połowie lat 60. XX wieku skonstruowano model 23, który nie wszedł jednak do produkcji seryjnej. Mamy zdjęcie i informację, że Multicar 21 nie miał kabiny. Drezno, 1966 rok. Mamy tabelę ze skróconymi danymi technicznymi trzech wybranych wersji samochodów Multicar. Mamy zdjęcie Multicara 22 z 1964 roku, który miał kabinę kierowcy jednoosobową zakrytą, przeszkloną, a nadwozie w postaci skrzyni ładunkowej odchylane do tyłu. Pokazy sprzętu rolniczego. Traktor Majalis, Węgry, 2012 rok. Mamy zdjęcie piaskarki na mini samochodzie Multicar 22 na ulicy Świętojańskiej w Warszawie, 1980 rok. Polsce. Multicar przez wiele lat był w Polsce bardzo popularnym pojazdem. Do dzisiaj wiele tych maszyn pracuje w naszym kraju, a ich użytkownicy dysponują także osprzętem, który w większości przypadków jest kompatybilny z nowymi wersjami pojazdu, przez co można wykorzystać posiadany już osprzęt przy nowym pojeździe. Mamy zdjęcie Multicar 25, Praga, 2017 rok. Mamy zdjęcie pojazdu nowszej generacji marki Multicar, Fumo, 2007 rok. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli prawa część kanistra, środek kanistra, lewa część kanistra, uchwyt, korek wlewu, blokada klatki, rama środkowa klatki, rama dolna klatki. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.